Witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy, chciałabym tutaj przeczytać kilka słów, a potem zaczniemy. Grudzień to dla nas wszystkich szczególny czas. Czas przedświątecznych porządków, zakupów i krzątaniny. Jest to czas pracowity i zarazem miłych przygotowań i oczekiwań na święta Bożego Narodzenia. Dla dzieci jest to czas wielkiej radości, niespodzianek i przeżyć, które często zapadają w pamięci na całe dorosłe życie. Któż z nas nie pamięta oczekiwania na pierwszą gwiazdkę, choinkę, prezenty? Dlatego jest mi bardzo miło, że znaleźli Państwo czas, aby spotkać się dzisiaj na naszej przedszkolnej uroczystości. Przekazujemy w ten sposób dzieciom tradycję, że okres Bożego Narodzenia to nie tylko spotkania w gronie najbliższej rodziny, ale także spotkania w szerszym gronie, na przykład w gronie przedszkolnej społeczności. Postarajmy się, aby te grudniowe dni beztroskiego dzieciństwa zapisały się w sercach przedszkolaków głęboko i szczęśliwie. Twórzmy więc wspólny świąteczny nastrój i wysłuchajmy ich świątecznego kolędowania. Pewnego dnia w miasteczku Nazaret do Maryi przyszedł Archanioł Gabriel. Powiedział jej, że Bóg pragnie, aby została matką Jezusa. Maryja zgodziła się i anioł odszedł od niej radosny i uśmiechnięty. Miesięcy później Maryja z Józefem wybrali się do Betlejem. Gdy przyszli do miasta, szukali miejsca, gdzie mogliby przenocować. Niestety nikt ich nie przyjął, dlatego udali się do zimnej i biednej stajenki. Kiedy tam przybywali, Maryja porodziła syna, owinęła go w pieluszki i zaczęła śpiewać. Thank you.
Pan Jezus narodził się w stajence w Betlejem, przyleciały do Niego wesołe aniołki, które powitały Dzieciątko pięknym anielskim tańcem.
Ale to nie wszystko. Tę radosną nowinę, że Bóg narodził się, anioł prędko ogłosił śpiącym nieopodal szopki pasterzom. Gdy anioł odszedł, pasterze rozmyślali, po czym włożyli do koszyczka jabłuszka. Śmietankę w garnuszku. Słodki miodek. I gorące serce. I z takimi podarkami udali się do Betlejem. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grając pośnie dzieciom teczku na lirze. Przybyli jeszcze trzej królowie w pięknych, drogich szatach i koronach na głowie. Świata się narodził.
królowi złoto, kadzidło oraz mirę, by uczcić Bożą dziecinę. Spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku od codziennego zabiegania, wszelkiej pomyślności w nowym, nadchodzącym roku. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.